kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będzie film, w którym będzie całkowicie dominował Janek, z tego względu, że to on dzisiaj przejmuje naszą kuchnię, ponieważ będzie gotował losowe dania. Losowe, czyli takie, które ja przygotowałam. On jeszcze w sumie nie wie, co tu jest, więc od razu teraz Janusz, słuchaj, bo od razu wytłumaczę, co tutaj mamy. To jest około 17 karteczek. Są tutaj prostsze dania, jak i takie, przy których będziesz musiał coś troszeczkę bardziej się postarać. I na przykład mam tutaj, dajmy, 4 rodzaje naleśników, więc jeśli ty wylosujesz 2 razy naleśniki, to oddajesz mi karteczkę, losujesz jeszcze raz, dobrze? Bo wiecie, żeby nie było tak, że na przykład wylosujesz naleśniki z porażkiem i naleśniki z truskawkami, bo to by było bez sensu i byłoby zdecydowanie za mało gotowania. Także za momencik Janek będzie losował i myślę, że chyba już wszystko wytłumaczyłam. Czy coś jeszcze powinnam dodać do tego filmu? Wymyśliłaś challenge. Tak. Ogólnie to będzie tak, że Janek wylosuje 3 dania, potem zrobi sobie listę zakupów. Oczywiście Janek może sprawdzić na internecie, jak się to robi, bo no nie oszukujmy się, ale Janusz nie gotuje takich rzeczy typowo obiadowych, typu jakieś risotto, czy gulasz, czy naleśniki itd., itd. Także jak najbardziej będzie mógł sobie sprawdzić, co potrzebuje do wykonania takich potraw. Następnie sprawdzić, co mamy w lodówce, a co musi dokupić. Pójdziemy na zakupy, no i co? I później będzie gotował losowane potrawy. Także co, Janusz? Chyba czas losować, co? Janciu? Dobra, Alinka, co mi tam wymyśliłaś ciekawego? Proszę bardzo, tutaj masz losy. Życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że wylosujesz coś trudnego. Dobra, trudne są? No różne, wiesz co, zależy. Dam sobie radę? Są na przykład naleśniki twoje, których nigdy nie robiłeś. Tak szczerze, to wszystko, co tutaj jest, to są dania, których nigdy w życiu nie robiłeś. Tak? Także fajnie. To no, dobrze się zaczyna. Tak. Próbujemy. Pierwsza kartka. I? Gulasz po węgiersku z ziemniakami. Robiłaś. Na footbooku. Ja robiłam, no, dokładnie. A jak z moich footbooków będziesz brał przepisy, to na pewno ci wyjdzie, bo one są banalne jak dla osób, które nigdy nie gotowały. Jak zrobić gulasz, dobra. A jakbyś miał sam zrobić gulasz, to co byś zrobił? No mięso bym dał. Zrobiłbym sos gulaszowy. Nie wiem z czego. Z torebki. Elegancko. Nie no. Obejrzę sobie footbooka i będę wiedział. Dokładnie. Bo tak jak mówiłam na początku, możesz sobie sprawdzać przepisy, bo nie chodzi o to, żebyś zrobił byle co, nie? Dobra, następna kartka. Uwaga. Zupa ogórkowa. A, no to też taka w sumie. Nigdy nie robiłem żadnej zupy. No właśnie. Także fajnie, fajnie. Dwa losy już mamy. Mi się wydaje, że to nie jest zły, że tak powiem, zły wybór. No nie, mi to się wydaje, że... Naleśników jeszcze nie trafiłem, najbardziej się bawiam właśnie na naleśniki. A ja trzymam kciuki, żeby ta trzecia potrawa to były naleśniki. I co? Gołąbki bez zawijania. Jak się robi gąbki bez zawijania? Jak się w ogóle normalne robi? Normalne są chyba trudniejsze znacznie. Normalne, tak? Trudniejsze czy łatwiejsze? Znacznie łatwiejsze ponoć bez zawijania. Tak? No, ja nigdy takich zwykłych nie robiłam. Jedynie co to zawsze jadłam w domu, jak mamcia robiła. O, Pełka zobaczyła kogoś. No nie, nie są to najgorsze wybory, przyznam szczerze. Obawiałem się, że będzie gorzej. O, Pełka, co się stało? Pełka zobaczyła innego pieska. Piesek inny, tak, na twoim wybirze. Po twoim się wychodzi. O, groźnie. Okej, nie widziałem, że taka groźna. Wiecie, jest. Co ja wam powiem, ludzie? Ona to się będzie nadawała, jak kiedyś wybudujemy sobie dom. Będzie jej podwórko, tylko ona. Gdzieś tam jeszcze najlepiej przylecie, żeby nikt jej nie chodził. Ty byś była wtedy taka szczęśliwa. Znaczy teraz też pewnie jesteś. Nie ma nic na słodko. A najlepsze jest to, że... To jest największy sukces, nic na słodko. Najlepsze jest to, że tutaj były 4 rodzaje naleśników. Kurczaki. I akurat ani jednego nie mogłeś wylosować. Dobra, ale... Alinka, ja teraz muszę sprawdzić sobie, jakie potrzebuję składniki. No. Zobaczymy później. No i listę zrobić, nie? Wszystko mamy i pójdziemy na zakupy. Dobrze. Dobry plan? Tak, jak najbardziej. A tutaj jeszcze właśnie takie info do wszystkich. Jeśli taki film wam się spodoba, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja wtedy zostawię te losy na następny taki film, bo tutaj jest jeszcze kilka bardzo fajnych dań, tak mi się wydaje. No i przede wszystkim chciałabym, żeby Janek zrobił te naleśniki, także dajcie koniecznie znać. Alinka, ty zawsze piszesz skład cały, tak? Wszystkie składniki w footbookach swoich. Dokładnie, reklama, uwaga. Mój drugi kanał, jeśli chcecie fit przepisy, to zapraszam.
O, tu widzę zupę ogórkową. Tak. Ogórkową sobie wezmę. O, sobie zobacz. I polecam ci właśnie z moich cookbooków, bo są bardzo, bardzo proste te przepisy. Halika, ja robię sobie teraz screenshota. No rób, rób. I potem zapiszę sobie te wszystkie składniki, żeby ten filmik nie trwał wieki. Dobrze. No to co? Kończę i widzimy się za jakiś czas, tak? Dobra. Dobra. Lista zrobiona? Pokaż jeszcze tylko. Sprawdzimy tutaj z naszymi subskrybentami, czy wszystko się zgadza. Ryż, pasata, kapusta, jajko, śmietana. Wszystko! Elegancko! Zaraz sprawdzam. W szafkach i lodówkach czy wszystko jest. No dokładnie. Dobra. Odłączamy się i lecimy zaraz na zakupki i spróbujmy się. Alina, pomóż. No co? Słucham. Czego nie mamy? Ryż? A jaki to musi być? Ryż biały. To jest jakiś do risotto tylko. To nie, 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 nie. Musi być zwykły. A jaśminowy? To jest zwykły, no. A dużo go trzeba? Ile dasz, tyle dasz, Janciu. Do tych gołąbków. Nie musisz robić. Hełka, no ja cię proszę, piesku, idziemy drugą. Hełka! Weź ją zawołaj, bo ciebie posłucham. Hełka! Hełka, chodź! Hełka, chodź tutaj! Idzie Janusz ze swoimi tobołkami. Zakupy zrobione, idziemy gotować. Zobaczymy, co wyjdzie z tych zakupów. Będzie zupa ogórkowa na pierwszy ogień. Januszku, czy jesteś gotowy do nagrywania pierwszego posiłku? Jestem gotowy. To od czego zaczynasz? Zupa ogórkowa na pierwszy ogień idzie. Elegancko. Oglądałem przed chwilą Halinki Facebooka i już wszystko wiem. I od czego zaczniesz? Od, muszę wlać trochę oliwy do garnka i... A w ogóle zacznę sobie od umycia warzyw. To, to zaraz. Dokładnie. Mamy obieraczkę, jak coś, Janusz. Obieraczka to jest... Droga na skróty. To jest na twiznę. Patrzcie, Janek wybrał garnek. Na ogórkową dla dwóch osób. Elegancki jest. Robimy taką z 5 litrów palinka. Dobra. Dobra, na 3 dni dawaj od razu. Na cały tydzień. Ty spróbuję Halinkę twoim sposobem. O, i ocenisz obiektywnie. A nie wiem, czy dobrze to robię, dobrze? No. Jak to robisz? Tak, tylko nie do końca, żeby ci się cebulę nie złama. Tylko wiesz, 3/4 max. Dziwny ten sposób, jaki Halinka. No co teraz mam zrobić? Cały środek wypadł. A idź. Nie oceniasz dobrze mojego sposobu krojenia cebuli? Chyba coś źle zrobiłem. Może to bardzo naciąłeś albo coś. Starczy chyba tej cebuli, co? Co? O kurczę. Wrzucam cebulę. Dobra. Do naszego gara. Cebula powoduje we mnie wzruszenie. Też tak masz? Pierwsza czynność za nami. Co będzie kolejną czynnością? Teraz sobie mam herkę. Dobrze. Cało? Marchewę? Jak uważasz, Januszku? Pokaż ile jest. Starczy. No resztę sobie zjem. Ewka zasnęła. Ktoś tutaj dżemkę ma. Gdzie to jest jakaś skała? Powiem ci szczerze, nie wiem. To na oko. No właśnie, no, rób na oko. Jestem jak ten, jak ma ten znany kucharz Gordon Ramsay? Uuu, jasne! Co dodajesz? Buliony. Mamy dwa. Drobiowy i warzywny. Dokładnie tak. Po jednej łyżce damy. A
Dobra, to ja już idę oglądać, jak się robi gulasz. A tutaj wrzucasz, a może tu dochodzi do siebie. Teraz jak ziemniaki będą miękkie, to wrzucam obrazy. Patrzcie na to. Janek gotuje zupę na fullu. A jak się gotuje? No na wolnym raczej takim, znaczy takim pośrednim chyba, tak? Znaczy ja nie wiem, może i na dziewiątce też będzie spoko. Trochę pobulga. Zmniejszę, na ósemkę dam. Wow! Po 20 minutach ziemniaki już są miękkie w naszej zupie. Patrzcie, była zmiana na siódemkę. Zmniejszyłem. Wrzucamy nasze ogórki. Nie, no po prostu jeszcze jest niedoprawiona, muszę ją doprawić. Okej. Pieprzem. Dobra. Te ogórki muszą jeszcze się zapytać. Dokładnie, one teraz będą na mniejszym ogniu, także widzimy się za kolejne 10 minut. A ja już powoli przygotowuję sobie wszystkie składniki pod gulasz. No i co tam, Januszku, jak zupka? Bo widzę, że chyba już jest koniec. A myślę, że już będzie gotowa. Właśnie sobie tutaj obrałem ziemniaki do gulaszy już. Smakuje jak ogórkowa. Dobra, Janek, trzymaj kamerę. Cześć, Halinka, teraz ty spróbuj. I teraz ja spróbuję. Jak tam, Halinka, powiesz? Bardzo dobra, naprawdę jest pyszna. Już możesz wyłączyć, jak mógł cię prosić. Tak, właśnie, okay. Nawet przełożę tutaj. Daję okejkę, Januszku. Naprawdę jest pyszna. Oficjalnie, Januszku, jestem z siebie bardzo dumna. Oficjalnie zrobiłem swoją pierwszą ogórkową w życiu. W ogóle to jest chyba pierwsza zupa, jaką w życiu zrobiłem, oprócz zupek chińskich. No właśnie, jestem z siebie dumna, Janusz, widzisz? To wszystko dzięki YouTube'om. Czekaj, Halinka, zapozuję. Zobaczcie, tak się prezentuje moja pierwsza zupa ogórkowa w życiu. I uwierzcie, że naprawdę smakuje jak ogórkowa. To jest większy sukces tej zupy. Powącha, jak ładnie pachnie ogórkowa. Podoba ci się? Dobrze, nie, Panciu, zrobił. Proszę, dobra. Otworzyłem jej okno na świat. Dobre ziomeczki. Bierzemy się za gulasz. Gąbki zostają na sam koniec. Najprawdopodobniej już dzisiaj nie zdążymy, bo za chwileczkę muszę jechać na trening zaraz po obiedzie. Przygotuję się jutro na gąbki. Zobaczę Halinki Foodbooka dokładnie. Dlatego dzisiaj zaczniemy od gulaszu sobie. Jeśli chodzi o ogórkową, daję okejkę. Mam nadzieję, że... Jesteście zadowolone teraz. Idziemy za ciosem. Idziemy teraz na gulasz. Tak jest. Ty, Halinka, zepsuta cebula. Co się stało? Cebula, tak? Sprzedali nam taką brzydką cebulę? Chodź, Pyłka, idziemy do Lidla. O nie. Ajajaj. Co zobaczyłaś, Pyłkusia? Myszko, co zobaczyłaś, pieska innego? Po twoich rewirach chodzą łobuzy. Spokojnie, u nas cebuli nigdy dość. Bierzemy następną. Mamy następną. I działamy dalej. Dobra, czyli... Na YouTube'a nie zbudujemy, jak będziesz tak tutaj marczała. Pyłusiu. A bo ptaki widzisz, co latają. No właśnie, może ptaki faktycznie. A, ptaki ci tutaj przeszkadzają dzisiaj. Pchełka bardzo nie lubi ptaków. Gdybym mogła, to by wszystkie złapała. Ale na szczęście nigdy nie dogoniła żadnego. Halinka, patrz, teraz mi lepiej idzie w twój sposób, widzisz? Bo nie dokleiłem faktycznie tak do samego końca, no, tylko 3/4. Dokładnie, o to chodzi. Dobra, mięso przyprawiamy papryką słodką. Tak, tak jest. Upewniłem się tylko, czy na pewno słodka. Ważne czynności się zmieniły. Oho, na widzę, że... ściągnąłem patelnię, właśnie nie wyrobiłem z budżetkami. Mam minutę opóźnienia. O nie. Pieczarki pokrojone. Trochę dużo wyszło. Dobrze, że pieczarki z mniejszą objętość. No tak, woda z nich wypłynie. To nawet ja wiem, Halinka, widzisz, jak ja się znam w pieczarkach? Mogę się dołączyć? Gulasz się smaży, to sobie stwierdziłem, że zjem ogórkową. Jest naprawdę mega dobra.
Jesteś z siebie dumny? Tak, jestem z ciebie dumny. Pchełkunia, jesteś dumna z pancia? Pomerdaj ogonkiem. Pchełka. Nie, no chyba dzisiaj masz jakiś gorszy dzień, piesku. Tak patrzę na ciebie. Jakaś smutna jesteś. Janusz mnie tutaj zawołał, a byłam akurat na konsumpcji zupy ogórkowej. To jest dobry moment, w którym trzeba dodać papryki. I to jest też idealny moment, żeby dodać wody. Ile wody dolewasz, panie Gordon Ramsay? Wydaje mi się, że taka ilość będzie dobra. Czy jeszcze halinka dodać? Nie, będzie okej, bo to i tak się będzie dusić przykrywką. I przykrawiamy teraz jeszcze. Dokładnie tak. Sól, pieprz. Papryka, czy coś jeszcze dajemy, czy to już nie? Dokładnie, dajemy. Jednej rzeczy nie wyciągnąłeś, bardzo, bardzo ważnej. A tej papryki to ja ją daję do kuleszu? Ja trochę dam. No dobra. Zmienię twój przepis. O ty kurczę. Jeden magiczny składnik został pominięty, który dodaje się właśnie teraz. Jogurt naturalny. Nie, tutaj nie idzie żaden nabiał. Poważnie? Mhm. To czego zapomniałem? Mąka. Mąkę dopiero na koniec, jak już cały sosik będzie uduszony. To ja ci powiem. Dwie łyżki passaty pomidorowej. Aha, właśnie. A ty możesz dodać tak z cztery, bo ty robisz tutaj dużą porcję. Dobrze, że powiedziałeś, Halinka. Właśnie wiedziałem, że czegoś ten sos musi się zrobić, a nie wiedziałem z czego. Wykorzystałem już dwa koła ratunkowe. Wspomniałem o pasacie. Dwa koła? To już ostatnie moje potknięcie. Bierze się za ostatnią czynność w tym gulaszu. Tak, nasz gulasz już bardzo ładnie tutaj wydaje zapachy z siebie. No szkoda, że tego nie czujecie, bo jest po prostu petarda. Dobry moment. Teraz wypadałoby troszeczkę zagęścić ten sos. O, tak jak mówiłem, Halinka, patrz. Co znalazłem? Myszka, łyżeczka. No widzisz? Miałam. Jak z gulasz, Janciu? Właśnie będzie próba generalna. Elegancko wyszło. Naprawdę, bardzo dobry. Tak jak kur. O, jak miło. No. Super, bardzo się cieszę, że druga potrawa wyszła. Za 5 minut muszę wyjść z domu. Mam nadzieję, że ziemniaki się zdążą ugotować. Ja już i tak nie zdążę zjeść, ale... Chociaż, żeby wam zaprezentować, jak wygląda wszystko ładnie ze sobą. No. I proszę, tak się prezentuje gulasz po węgiersku wersji Janka z przepisu Halinki. I dla Halinki, bo to dla niej porcja. Ja już dzisiaj uciekam na trening. Zjem dopiero po. Proszę Halinka mi tutaj dać znać, jak smakuje. Dobrze, zabieram się za jedzenie. Proszę, kamera. Magda Gessler próbuje potrawy. To jest z mojego przepisu, tak? Tak, to już jest ta Magda Gessler zawsze po rewolucjach, jak przyjeżdża. Dobry? Przepyszny. Ja tak uwielbiam ten gulasz. Mamma mia. Powiedziałabym miód na moje serduszko, ale lepiej jak powiem miód na moje kubki smakowe. To cieszę się, że się udało. No to dobra, ja uciekam na trening. Widzimy się przy gołąbkach. Czytam u Halinki na Facebooku, że wszystko przygotowałem sobie. Ale chyba tak. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem z ciebie wczoraj zadowolony. Może coś ze mnie będzie. No. Tak jak kiedyś mówi, będą z ciebie ludzie. No tak. Kolejny dzień, dzisiaj robimy gołąbki bez zawijania. Tak? Ale tak. Patrz jak fajnie powiedziałeś, tak, gołąbki bez zawijania. I myślę, czy dobrze powiedziałem, co ja w ogóle robię? Chcesz raz powiedzieć? Nie, fajnie jest. Gołąbki bez zawijania. Zaczniemy sobie od przyprawienia mięsa. Ja przyprawiam papryką, pieprzem. Tu. Jak chcesz zwiększyć jasność, to po prostu tutaj. Aha.
Tu masz ISO. O, to już za dużo dla mnie. Dobra? Szybki kurs obsługi kamery Halince dałem. Tak jest, bo możemy nagrywać dalej. No, montażystą, operatorem kamery jest Janek, także mi musicie troszeczkę wybaczyć, jak coś będzie nie tak. Tak, dobrze, Halince idzie. Moje początki pracy w Kepsie. No. Jak właśnie kapustę musieliśmy na takich tarkach robić, a to całe takie michy wielkie. Ej, z tego miejsca powinniśmy. Potem się nad nami zlitowali i kupili nam urządzenie takie. No już ćwiartowało kapuchę. Z tego miejsca powinniśmy pozdrowić naszą serdeczną przyjaciółkę Pamercię, która kroiła kapuchę, pamiętasz? Kurczę, do tej pory jej się pewnie coś nie podoba. No. Wow, teraz to mnie zaskoczyłeś. Naprawdę byłam pewna, że dasz ci. Ludzie się zmieniają. Ile ty tych gołąbków ogólnie chcesz zrobić, tak patrzę? Przecież to ci się nie zmieści na jednej patelni. Spokojnie, Hanika, zaufaj mi. Ja mam doświadczenie w robieniu gołąbków z zabijami. No i dobra, mamy takie, to lepimy nasze gołąbki. Patrzcie, ten gołąbek jest prawie jak moja dłoń. Ty, Janek, faktycznie zmieścisz to na patelni jednej. Proszę, jak ładnie widziałeś? No i ekstra. No i co teraz? Czekamy, aż się usmaży. O, mamy naszego Masterchefa. I przewracamy nasze gąbki. Na drugą stronę. Niczym siebie bym widziała. Ej, ale pachnie przepięknie. Jeju. Ale teraz dopiero pachnie. O, ja cię kręcę. Co tu? Pieprz. I troszeczkę papryki. Zamykamy i dusimy. Zmniejszasz? Tak. Dobrze. Ile dusimy? Myślę, że około pół godziny. A ty co tyle paczek masz, Janusz? A no cały czas przemyty są jakieś tutaj robione. Trzeba sobie w ciężkich czasach radzić. Halina sobie kupiła skakankę. No i skacze. Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy w ogóle nie mam ruchu. Tak chociaż troszeczkę wieczorem. Nie, że jakieś typowe cardio czy coś. Janek, teraz to mnie zaimponowałeś. Kiedy skakałem na skakance dużo. No. A to było dobre. Daj mi. Także jeśli też macie na przykład pracę siedzącą i bardzo mało ruchu takiego dnia, to jak najbardziej polecam albo długi spacer, albo jakaś skakanka, czy trening, cokolwiek, bo najgorsze to jest chyba taki typowo siedzący tryb życia, co bardzo źle wpływa na organizm, także ja wtedy, kiedy nie mam treningu, skakanka. I kupiłam ją w Action, także spoko. O, a ten? Matko Polko, coś ty znowu zamówił? Statywy nowe. Ale ja myślałem, że przyjąłem już. I jedna tarwa będzie dobra na dwie podstawy, ale jednak za ciężkie. Muszę kupić dwie tarwy, drugą tarwę. Nasz kwiatek wypuścił nowy liść. Podlewam go w ogóle? Właśnie nie. Linka, miałeś go podlewać. Właśnie ja nie zapominam cały czas, więc nie będę cię kłamać. Gdzie inny, zaraz będzie się działo. Janusz? Tak? Dlaczego założyłeś zapach do góry nogami? Jak to? Po raz kolejny mamy nasze. Proszę, nasze gołąbki gotowe, to nakładamy. No, powiem tak, pachnie lepiej niż myślałam, że będzie pachnieć. Ja sobie nakładam dwa, Halince jednego pewnie. Tak, no ja takiego jednego sobie zjem teraz, bo to jest turbo gołąb, a nie gołąbek. A żeś większego talerza już nie mógł wziąć dla mnie, nie? Ja tutaj mam plan. Aha, dobra.
Proszę, i tak się prezentują jankowe gołąbki bez zawijania. Gołębie chyba. Mam nadzieję, że smakują tak dobrze, jak wyglądają. To challenge uznam w 100% za zaliczony. Dobrze, zaraz. Ale to jest ocena Halinki oczywiście, nie moja. Dokładnie, biorę swojego. Witam w restauracji. Ocenimy to danie. W środku gołąbek wydaje się zrobiony. Czyli tak, jak powinno być. A tak serio, to muszę poczekać 10 sekund, bo jest chyba taki bardzo gorący. Poproszę Halinkę o opinię. Jak najbardziej. Bardzo smaczny gołąbek, rewelacyjnie podany. Duży talerz, tak jakby chciała sobie całość, wiesz, rozbełtać tutaj. Same plusy. Czy challenge został zaliczony? Challenge został zaliczony na 5 na 5. Serio, wszystko mi smakowało. No to pięknie. Jestem bardzo zadowolona z tego challenge'u, ponieważ się najadłam. I to by było tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to pamiętajcie. Like, komentarz, subskrypcja. 3 obowiązkowe rzeczy. Jeżeli będziecie chcieli, żebym kiedyś powtórzył ten challenge, to piszcie w komentarzach. A jak będziecie chcieli, żebym już nie powtarzał, to też piszcie. No właśnie, bądźcie szczerzy, totalnie. Czekamy na komentarze i co? Żegnamy się tak. Już na dzisiaj. To było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego. Heja! Wszystko w porządku? Wyglądasz na taką powyginaną trochę.